Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. Dzisiaj będzie jeden wiersz i wiem, już na wstępie parę osób mi pisało, że tego cyklu nie ogląda. Z góry przepraszam, ale będą się pojawiały filmy w tej serii, mimo tego, że one mają rzeczywiście ciut mniej wyświetleń niż cała reszta, dlatego że jest to nieliczna z serii, które mi się udało wymyślić i kontynuować dłużej niż 2-3 odcinki. Nie będzie tego więcej niż 4 filmy w roku, tak myślę, ale będą na pewno. Jeden film pewnie na kwartał, może niewiele więcej. A jeszcze jak ktoś ogląda jednak i mu się to spodoba, to tutaj pamiętajcie o tym dzwoneczku na dole, żeby w niego kliknąć, to będziecie mieli powiadomienia na bieżąco o nowych filmach. A dzisiaj będzie poeta dość kontrowersyjny, którego postaram się obronić i pokazać, że to jest rzeczywiście osoba obdarzona talentem i nie ma co brać do takich argumentów, które jakaś tam prasa mu przeciwna prezentuje. Zapraszam. Tym poetą jest Wojciech Wencel, ochrzczony przez OKO.press, Newsweeka i okolice poetą smoleńskim, poetą kaczystowskim. No, zarzuca mu się też kicz, przesadzanie w środkach wyrazu, zbędny patos i tym podobne rzeczy. Oczywiście publicyści mają prawo do własnego zdania, ale jak popatrzycie sobie na jakieś analizy publikowane przez literaturoznawców w periodykach naukowych, to jednak wszyscy zgadzają się co do tego, że Wojciech Wencel, niezależnie od tego, co jeszcze napisze, to pewne miejsce w literaturze polskiej sobie już zdobył i jest jednym z najciekawszych obecnie współcześnie piszących poetów. Nie ma co do tego wątpliwości. Zdanie publicystów dla mnie ma tutaj znacznie mniejszą wagę, ale już co kto lubi i co kto czego w poezji szuka. Jeżeli chodzi o moją ocenę twórczości Wojciecha Wencla, to ja wolę te jego starsze tomiki. Zresztą zauważcie, że one były nominowane i do nagród i nagradzane przez, powiedzmy, ludzi z różnych stron barykady. To nie było tak, że on tylko prawicowe nagrody zbiera. No teraz trochę mam wrażenie, że zaszkodziła mu ta rządowa nagroda, bo to tak jest poniekąd, że jak się ze strony obozu władzy coś dostaje, to często bardziej szkodzi niż pomaga. No ale już trudno, zwłaszcza z literatami. Taka rzeczywistość, a nie inna. Mam wrażenie, że od czasu tragedii smoleńskiej trochę ta poezja Wencla obniżyła loty i trafiło mu się kilka słabszych wierszy. Oczywiście to nie chodzi o samo podjęcie tego tematu, bo jeżeli jest tak, jak Wencel pisał, że on to sam bardzo przeżył, to jest zupełnie normalne dla poety, właśnie, że on po takie tematy sięga, które jego poruszają, które gdzieś tam z jego głębi, z jego przeżyć będą wynikały. Tylko po prostu mam takie wrażenie, że część tych wierszy była słabszych. Rzeczywiście gdzieś tam balansowała na granicy udane, nieudane. I kiedy jakiś czas temu na profilu facebookowym znajomej przeczytałem wiersz podpisany właśnie Wojciech Wencel, to napisałem taki komentarz, że oto jakiś stary Wencel chyba, w sensie, że stary wiersz. I dostałem odpowiedź, że nie, bo z 2018 roku. I pomyślałem sobie, że to rzeczywiście trzeba będzie o tym zrobić jeden wiersz, bo utwór, który za chwilę usłyszycie, naprawdę jest tego warty, a całość nosi tytuł Korzec. Było kiedyś miasteczko, całe z porcelany, jakościowo nie gorsze od wyrobów z miśni. Na spodku w polne kwiaty, ręcznie malowanym, lśnił barokowy pałac książąt Czartoryskich. Domy stały na rynku niczym filiżanki, z portretu dumnie patrzył naczelnik Kościuszko, a kto w porcelanowym dworze się pojawił, w mig stawał się figurą, czy raczej figurką. Jak mlecznik połyskiwał klasztor Franciszkanów, błękitnym ornamentem płynął potok Korczyk, pod szkliwem, w zwyczajowym miejscu dla sygnatur, czuwało nad miasteczkiem oko opatrzności. Piękny był w dawnych czasach Korzec na Wołyniu. Chciałby się mieć w zbiorach to wystawne cudo. Niestety pewnej nocy ktoś szarpnął witryną,
drzwiczki się otworzyły, miasteczko się stłukło. No dobrze, o co chodzi z całym tym Korcem? To rzeczywiście było miasteczko, czy jest było miasteczko na Kresach, na Wołyniu, w którym w XVIII wieku powstała prawdopodobnie, chyba, pierwsza w Polsce manufaktura porcelany. Mówi się, że na poziomie Sewres, na poziomie mięśni tworzyli wyroby. Nie wiem, czy ja bym aż tak daleko szedł, ale rzeczywiście nie było się czego wstydzić. To, co oni robili, było na poziomie europejskim. Działała chyba kilka dziesięcioleci, jeżeli dobrze kojarzę, tak gdzieś to w pierwszej połowie XIX wieku, chyba do lat 30. zdaje się. I tak jak w wierszu słyszeliście, sygnaturą było właśnie oko opatrzności. Tak więc do tych faktów i do działalności tej firmy, tej manufaktury nawiązuje w swoim wierszu Wojciech Wencel. Wencel, moi drodzy, jest nazywany często klasykiem, poetą odwołującym się do tej poezji klasycznej, dawnej. No to widać, po Korcu to widać naprawdę dobrze. Absolutnie nie jest twórczość awangardowa, na całe szczęście. Ale może też do tego właśnie poeci awangardowi chyba za nim nie przepadają. Przynajmniej mam taką wrażenie, albo przynajmniej miłośnicy poezji awangardowej. Natomiast zwróćcie uwagę tutaj na jedną rzecz, na rytm, jak genialnie w tym wierszu gra nam rytm. Mimo tego, że Wencel posługuje się frazą bardzo rozbudowaną, powiedziałbym chwilami nawet prozatorską wręcz. Ja jak pierwszy raz ten wiersz sobie na głos czytałem, to pomyślałem sobie, kurde, ale to jest, ta fraza jest przekombinowana aż. Dopóki nie przeczytałem go na głos i zobaczyłem, z jaką łatwością, mimo braku interpunkcji, czytający wyłapuje miejsca, gdzie powinien zaakcentować, gdzie powinien się zatrzymać, gdzie się właśnie kończy sens jakiejś frazy, zaczyna się na przykład następna. Nie ma z tym żadnego problemu. Rymy, no bo mówiłem o rytmie, rymy są oczywiście, to są tak zwane rymy zbliżone, to nie będę was też już tym zanudzał, bo to też jest swoją drogą ciekawa sprawa, niedokładne, one są trudniejsze od tych rymów dokładnych, czy to są asonanse, czy konsonanse, to już w to nie będę wchodził, sobie tam gdzieś doczytacie, zresztą to są sprawy drugorzędne, bądź co bądź, też bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawy ten środek rymów zbliżonych, którymi się tutaj Wencel posługuje i warto na to również zwrócić uwagę. No dobrze, to jak to w starej dyktyryjce o zakonnikach było, sprawdziliśmy już, czy są rymy, to teraz sprawdzimy, czy jest sens. Na pierwszy rzut oka to cały ten Korzec jest taką humoreską, żartobliwym wierszykiem, odwołującym się trochę do historii miasteczka, do niego samego. Przepiękna, przezabawna fraza o tym, że jak ktoś przyjeżdżał do dworu, to stawał się figurą, a może raczej figurką. Można dwojako rozumieć, bo z jednej strony figurką porcelanową mógł się stawać, bo był gdzieś może ujęty na jakimś tam obrazku z miasta Korzec wyrysowanym, wymalowanym na porcelanie, ale z drugiej strony mógł być też figurą w tej małej rzeczywistości Korca, no a na tle całego kraju to pewnie Korzec niewiele znaczył, więc był sobie jakąś tam figurką tylko. Ale takie zabawne właśnie smaczki w tym wierszu są naprawdę przyjemne i sprawiają na pierwszy rzut oka takie wrażenie, że właśnie mamy do czynienia od taką lekką humoreską. A moim zdaniem nie do końca. Spróbuję wam to udowodnić. Na początek zadajmy sobie jedno podstawowe pytanie. O czym jest ten wiersz? Odpowiecie mi o Korcu. No tak, zgadza się, ale o jakim? Było sobie miasteczko całe z porcelany. Czyżby zatem ktoś patrzył na jakiś rysunek na porcelanie? No pierwsze wersy zdają się to potwierdzać, ale jak idziemy dalej, to mamy, że w domy na rynku jak filiżanki i klasztor jak mlecznik. Czyli domy jak filiżanki, klasztor jak mlecznik. O co chodzi? Czyżby zatem podmiot liryczny patrzył na jakiś serwis wykonany w Korcu albo przypominał sobie, bo wiemy, że został stłuczony to miasteczko z porcelany, czyli ten serwis, i on myśląc o tym wspominał to piękne miasto,
Też tak się nam na początku może wydawać, ale potem mamy już wers, że było w dawnych czasach miasto Korzec, tak, na Wołyniu. Piękny był dawny Korzec na Wołyniu, już konkretny Korzec. A potem znowu ostatnia zwrotka i wracamy do tej stłuczonej porcelany. Zobaczcie, jak się kapitalnie przenikają te rzeczywistości, nawet nie tyle przenikają, one się zmieniają. Od początku do końca nie wiemy, o jakim Korcu my mówimy, czy o rzeczywistym mieście, czy o wyrobie z porcelany, czy o jakimś wyobrażeniu, a może o jednym, o drugim i o trzecim. Na chwilę ten wątek zostawimy, chociaż powiem jeszcze jedno, ta porcelana będzie tutaj bardzo ważna. Nie chodzi tylko o kontekst historyczny. Jeszcze do tego wrócę, na moment sobie to zostawimy, zapamiętajcie tę porcelanę, że ona będzie tutaj istotna. Dla odczytania tego wiersza, a teraz jeszcze do czegoś innego przejdziemy, a konkretniej spójrzcie na zakończenie, tak jak już trochę tragiczne, no bo tutaj miasteczko się stłukło, całym serwisem ktoś potrząsnął, wszystko się potłukło. Oczywiście nawiązanie jest tutaj dość oczywiste, myślę, że dla każdego czytelne, no to jest to, co historia zrobiła z Polską na kresach, z polskimi kresami, z Wołyniem, no ogólnie z tym pewną utraconą tam naszą cywilizacją. Nie wgłębiając się już w to, spójrzmy jeszcze na to tak od strony takiej poetyckiej. Mam takie wrażenie, że zakończenie Korca jest dość podobne do zakończenia Pana od przyrody Zbigniewa Herberta, ale nie zabijcie mnie, ale mam wrażenie też, że Wenclowi wyszło to nieco lepiej. Dlaczego? Nie znoszę Pana od przyrody Herberta. O ile Herberta uwielbiam, to tego wiersza nie trawię, bo to jest straszne granie na emocjach czytelnika. Był ten mały chłopiec, który miał tutaj ideał Pana od poezji, który mu pokazał świat, a potem przyszły łobuzy od historii i Pana od poezji zabiły, więc teraz płacz czytelniku. Tak to dla mnie wygląda. Natomiast u Wencla to jest cały czas lekkość narracji. Zobaczcie, tak jak mówiłem wcześniej, tam w pewnym momencie pojawia się już ten wers, że było sobie miasteczko na Wołyniu, nie już z porcelany. Więc nic nie stało na przeszkodzie, żeby zakończyć mocnym akcentem tego, co się stało z kresami i z Wołyniem. A jednak Wencel znowu wraca do porcelany i kończy z właściwą temu wierszowi lekkością. Mimo tego, że no to jest oczywiście bardzo przykre potłuczenie porcelany. I te konotacje, które my mamy historyczne gdzieś z tyłu głowy. Ale cały czas ta lekkość opowieści zostaje jednak utrzymana. Dlatego osobiście odbieram to dużo lepiej. Dużo bardziej to do mnie trafia, o tak bym powiedział. I można by się było na tym już zatrzymać i powiedzieć, no dobra, no to wiemy już, o co chodzi w wierszu, taka fajna tutaj opowiastka, no nie do końca może lekka, bo znamy odniesienia historyczne, ale ja proponuję, żeby wgryźć się w ten wiersz głębiej, jeszcze głębiej. Ktoś może powiedzieć, panie Wencel, czemu mnie pan kłamiesz? Bo przecież ja to dobrze wiem, że tak jak w miasteczku z porcelany, to się może szlachcie dawnej żyło, a zwykli ludzie to była bida z nędzą, bezrobocie i tonęli po kolana w błocie. On się nawet zrymowało. No pewnie tak jest. Znaczy pewnie tak było. Dlaczego więc mamy tutaj taką, a nie inną wizję Korca i Wołynia, kresów? Z tej przyczyny, że gdyby tak na ten wiersz patrzeć, to można by było mówić tutaj o pewnej opowieści o Złotym Wieku. I tutaj się teraz głosy podniosą, że o tak, Złoty Wiek to już nauka dawno obaliła, niczego takiego nie było, to jest okłamywanie siebie poprzez takie odwoływanie się, że jak to się w internetach mówi, kiedyś to było, chrum, tak, tak i tak dalej. Rzeczywiście ja też czasami takie argumenty stosuję, jeżeli próbuję się bronić pewnych postaw, mówiąc, że kiedyś to były takie, a takie, a teraz to nie ma. No to w tym momencie jest rzeczywiście zupełnie błędne, bo jak się popatrzy na historię, no to się okazuje, że to tak no średnio tak wyglądało, ale nieistotne, to już zostawmy sobie na jakiś inny odcinek i inną rozmowę.
Powróćmy do wiersza. Byłaby tutaj taka właśnie sentymentalna opowieść o pewnej utraconej rzeczywistości. I sobie mogą nauki ścisłe, czy tam historia, mówić o tym, że tak było, a tak nie było. To nie jest istotne. Istotne jest to, dlaczego my o tym opowiadamy. Nie dlatego, że nie chcemy stanąć w prawdzie, popatrzeć na siebie, docenić teraźniejszość. Nie, my po prostu nie jesteśmy zadowoleni z tego, co jest teraz. Odpowiedzi szukamy. Niektórzy w przeszłości, niektórzy w jakichś futurystycznych wizjach przyszłości. I tak to mniej więcej wygląda. I tak ten wiersz można też czytać i odbierać. Jako tą opowieść o utraconej Arkadii, zestawionej właśnie z tym, co jest teraz. No, na kresach to nawet rzeczywiście, nie wiem, czy tam wcale jest tak dużo lepiej. Ale ja proponuję, żeby jeszcze czegoś innego tutaj poszukać i przypomnimy sobie za chwilę o tej naszej porcelanie i dlaczego akurat tutaj jest porcelana, bo moim zdaniem jest to bardzo istotne, ale ten trop Złotego Wieku też z tyłu głowy sobie gdzieś zostawmy. Z pomocą przyjdzie nam dwudziestowieczny filozof Jean Baudrillard i jego teoria symulakrów. Moi drodzy, co to są te symulakry? To są pewne przedmioty, znaczy nie tylko przedmioty, ale przedmioty, budowle, jakieś wizerunki, które mówiąc o rzeczywistości, tworzą własną rzeczywistość. No w takim największym skrócie, największym uproszczeniu. Baudrillard odnosi się na przykład do zamku Królewnej Śnieżki w Disneylandzie, mówiąc tym, no co to jest właściwie za zamek, tak? To nie jest zamek, my o tym mówimy, zamek. To jest coś, co udaje zamek. Ba, więcej, już nie wiem, czy to u Baudrillarda akurat było, już od siebie dodaję. Zamek z Disneylandu to jest zamkiem, który udaje zamek, który udawał zamek, bo przecież on się odnosi do budowli Ludwika Bawarskiego, które no, też symulowały średniowiecze. One nie były średniowieczne. Udawały budowle średniowieczne. To jest zresztą też ciekawe, że te rzeczy, które udają średniowiecze, często we wnętrzach, przynajmniej dla mnie, są piękniejsze nawet niż te średniowieczne, ale to już zupełnie, zupełnie inna sprawa. Wróćmy do tego wiersza i do tych naszych symulakrów. Dlaczego porcelana zatem? No moi drodzy, porcelana była od samych swoich początków symulakrem. Bo popatrzmy na to, co widzieliśmy na porcelanie. Takiej rzeczywistości nie było. No, ktoś to powie, no jak to? Przecież to sceny dworskie, tak? Sceny tam, nie wiem, z życia ówczesnych ludzi, stroje z epoki. No ale to jest rzeczywistość taka wylizana, jakby to brzydko powiedzieć. Wyidealizowana. Nawet jeżeli twórcy porcelany odnosili się do jakichś tematów takich, no poważnych, to może złe słowo, ale tragicznych, brutalnych, jak na przykład polowania, to nigdy nie było przebrutalizowane, to nigdy nie było werystyczne, to było wysmakowane, nawet jakaś tam scena, że pies jakieś zwierzę rozszarpuje w miśni w Muzeum Porcelany, można takie rzeczy też zobaczyć. Czy tam jakieś sceny religijne, na przykład, nie wiem, drogę krzyżową porcelanową widziałem, to też jest cały czas na pewnym poziomie estetycznego odbioru. Bo taka była funkcja porcelany. Oczywiście użytkowa, nie ma co do tego wątpliwości, ale ona miała też, no powiedzmy, zabawić oglądającego jak najbardziej, też zaspokoić pewien głód artyzmu, sztuki, tak? Odnosić się nie jak powieść do rzeczywistości XIX-wieczna, czyli jako to zwierciadło, tylko pokazywać tę rzeczywistość piękniejszą nawet niż ona jest. No, można by tu jakichś początków, nie wiem, później już filozofii naturalistycznych szukać, chociaż też nie do końca. Nie idźmy może tą drogą. Taka była właśnie porcelana. Ona była symulakrem. Więc jeżeli poprzez porcelanę, która w korcu była wytwarzana, Wenzel opowiada nam o Złotym Wieku, który realizuje się, patrzenie na przeszłość, realizuje się poprzez wiele symulakrów, to jest taka piętrowość znaczeń w tym wierszu, która mnie po prostu zachwyca. Ten wiersz jest tak przemyślany i tak skonstruowany,
w swoich znaczeniach, w tych symbolach, którymi się posługuje, tym jak one się wymieniają, jak je sobie można ładnie tam przestawiać i rozumieć na najróżniejsze sposoby, jak właśnie taki układ figurek z porcelany. No to jest coś niesamowitego, cudeńko opracowane, po prostu przemyślane od samego początku do samego końca. A czy ta historia o tym, jak to kiedyś było i czy to tworzenie symulakrów jest już dobre, czy złe, i czy to jest fajne, czy kiczowate, czy to rzeczywiście może być estetyczne, no to już są pytania, na które my sobie sami musimy odpowiedzieć, tak jak na pytanie, po co my to właściwie robimy, po co my taką poezję piszemy i po co my tak myślimy o dawnych czasach. No cóż, z tymi pytaniami to Was już zostawiam. Powoli się będę z Wami żegnał. Postaram się, żeby był film za tydzień, chociaż tego nie obiecuję, bo trochę teraz mi się dużo pracy narzuciło. Wiem, że pewne osoby mówiły, a to nagraj film bez obrazu. No, pewnie kiedyś tak spróbuję zrobić. Teraz jeszcze na to jest za wcześnie, jeszcze trochę za dużo tej roboty będzie, ale może uda mi się coś lżejszego zrobić, jakiegoś bookhola albo jakiegoś taga. Wiem, że niektóre osoby mówiły, że nie lubią tagów, no ale raz na jakiś czas, raz na pół roku, no to chyba przeżyjecie. Tak więc mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień, a Was zachęcam do subskrybowania kanału, do czytania poezji również. To był kolejny odcinek Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.